dzisiejszego popołudnia jest prezentacja talentów, gminnych talentów z całej naszej gminy Chocz. Możemy podziwiać talenty recytatorskie, wokalne, taneczne, muzyczne. Co możemy podziwiać właśnie za nami? Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Są również bezpłatne atrakcje dmuchane, ufundowane przez naszych wspaniałych, wiernych sponsorów. Przyjedzie klaun Królik Bax. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali mini sztafetę pożarniczą. Animatorzy Boiska Orlik rozgrywają mecze piłki nożnej oraz mecz piłki plażowej. Również zaszczyciła nas swoją obecnością grupa wolontaryjna Ciepłe Serca ze zespołu szkół, która maluje buźki dzieciom, jak również dzieci mogą uczestniczyć w przygotowanej sztuce plastycznej. Tego rodzaju festyn jest na pewno niesamowitym wydarzeniem dla całej rodziny, społeczność, tak, owszem, tutaj miejscowości miasta Chocz, ale także przede wszystkim to jest taka integracja rodziny, tak? Tak. Rzeczywiście tak jest. Na festyn zapraszane są zawsze oczywiście wszystkie rodziny, całe rodziny, rodzice z dziadkami, rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. Także jest to dzień, kiedy faktycznie wszyscy się tutaj integrujemy i robimy wszystko, żeby było miło, przyjemnie, wesoło. Który to już taki festyn? Jakie to były te początki? Bo to takie zawsze jest najbardziej ciekawe, bo to od tego wszystko się zaczyna. To znaczy tutaj i zasługa Gminnego Ośrodka Kultury i całej społeczności, bo w ten cykl imprez włączają nam się już od wielu lat wszystkie organizacje społeczne, które działają na terenie gminy, rady sołeckie, rada rodziców, strażacy. Zresztą to widać choćby po zainteresowaniu wozami bojowymi. Powiem szczerze, że niewiele kosztują tego typu przedsięwzięcia, a dzięki zaangażowaniu właśnie tych środowisk, dzięki sponsoringowi, mamy tutaj trwałych, stałych sponsorów tych przedsięwzięć, udaje się prowadzić tego typu działania. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest raz w roku. Raz w roku obchodzimy go tak hucznie. Także jest wiele tych atrakcji, żeby każdy odnalazł coś dla siebie, mógł skorzystać, dobrze się zabawić, odpocząć, zrelaksować się, i miło spędzić czas. Ku chwale naszych dzieci. Mamy ich coraz mniej, coraz bardziej próbujemy o nie dbać. We'll be right back.
możemy śmiało powiedzieć, że do zobaczenia za rok. Oczywiście możemy śmiało powiedzieć do zobaczenia za rok. Zapraszamy do Chocza. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego,